Jak widzicie, taką linię błotnika ma dość ostry kąt i jednocześnie jest zaokrąglona, to wszystko staje się jasne. Dlaczego? Bo to musi być Audi RS. O nowym RS4 nie muszę wam dużo mówić, bo wszyscy wiedzą, że jeżeli ma 600 Nm, 450 koni i przyspiesza do setki w 4,1 sekundy, to oznacza, że to piekielnie szybka maszyna. Ale żeby mieć wyjątkowego kombiaka, musimy mieć samochód, który będzie ze stajni RS, albo ze stajni AMG, albo ze stajni M-Sportu. Niekoniecznie, bo są, nazwijmy to, cywilne samochody. Cywilne samochody, które swoimi osiągami wcale nie odbiegają od aut tych najmocniejszych, najlepszych i robionych na specjalne zamówienia. Chociażby BMW 340. A dlaczego warto tutaj wziąć na warsztat 340, a nie BMW z serii M3? Powód jest banalny. Po prostu 340 jest znacznie tańsza, a osiągami wcale aż tak bardzo nie odbiega od M3. Potencjał rozwojowy też jest gigantyczny i coś dla estetów, 340 nie ma tych charakterystycznych zębów bobra. Chociaż ja do M3 się przyzwyczaiłem. Powiecie, że zwariowałem, że chcę BMW 340 równać się z RS4, ale nie. To jest właściciel tego samochodu, Rafał. Rafał, bo ty zrobiłeś modernizację tego auta. Tak. Teraz uwaga, to jest najważniejsza informacja. Za 3000 zł. Tak. Bo fabrycznie on powinien mieć ile? 374. 374 konie. Teraz ile ma? 470. To jest niesamowite, bo masz, bierzesz, nazwijmy to w cudzysłowie, normalny wóz, który najmniejszą inwestycją, czyli kosztem jednej raty leasingowej, dokładnie, budujesz z niego samochód, który może stawać z autem, który jest budowany przez dział motorsportu. Zgadza się. RS4, widzę cię. Gotowy? Mecie. Wow! Zwykłą BMW 340. Byłem pewien, że systemu nie da się oszukać. Tymczasem tańsze o 130 tysięcy BMW M340i po niewielkich modyfikacjach okazuje się szybsze od rasowego Audi RS4. Niepozorny sedan BMW pokonał tuningowaną Corvette, a rodzinne kombi od Audi i tak osiąga lepszy czas niż Chevrolet Camaro o mocy 640 koni.